Witajcie kochani, z tej strony Monika, Mona Art. Dziś chciałabym Was zaprosić do obejrzenia tutorialu, w którym tworzę taki oto tag. Jest on wykonany w całości z materiałów dostępnych w sklepiku Gosi. Jest to taka praca mixmediowa na bazie HDF z użyciem wosków takich metalicznych. Najbardziej właśnie lubię te, które są metaliczne, takie matowe. Niekoniecznie mi tak podchodzą. One się fajnie błyszczą, tak jak widzicie. Tutaj widać wszystkie te tekstury. I jest ten tak wykonany w stylu steampunk, czyli wszystkie zębatki, klucze, jakieś takie, wiecie, śruby, metale, właśnie zegary, trybiki. I to jest właśnie to, co jest najbardziej rozpoznawalne w tym stylu. I ja bardzo lubię tworzyć takie prace. One są łatwiejsze, niż się nam to wydaje. Jeśli sobie tak spojrzymy na taką pracę, możemy powiedzieć, że ona jest dosyć trudna, ale ten tutorial pokaże Wam, że ona jest naprawdę bardzo prosta. I polecam ją wszystkim osobom, które nie potrafią takich, wiecie, malować, rysować i takich tworzyć takich prac typowo artystycznych. Nie mówię tutaj o scrapbookingu oczywiście, bo to wszystko jest w jakiś sposób artystyczne, ale takie właśnie z pracą z mediami to są takie najprostsze prace. Oczywiście układanie kompozycji, no to już troszeczkę trzeba mieć wyczucia, ale myślę, że trzeba zacząć od początku i od jakichś łatwiejszych, od mniejszej ilości elementów, a potem sobie dodawać i tworzyć właśnie takie prace. Tak jak tu widzicie, są użyte na przykład klucz. Tutaj są jakieś śrubki, niektóre są to odlewy z gipsu, z takich foremek. W sklepiku Gosi również znajdziecie niektóre tam kilka rodzajów różnych foremek, właśnie do albo odcisków z takiej masy lekkiej, albo właśnie z jakiegoś gipsu, bądź z jakiejś żywicy. I ja tutaj poza tutorialem jeszcze sobie dołożyłam wstążeczkę, wstążkę taką koronkową. Oczywiście o niej zapomniałam na samym końcu, nie przygotowałam jej sobie, dlatego już ją tutaj dołożyłam. Czarna mi pasowała, bo te, które miałam złote, tak, no nie były w takim kolorze starego złota, więc one mi tutaj nie pasowały. Wolałam po prostu uniwersalnie dać czarną wstążkę. I tutaj użyłam dwa kolory wosków. Jest to złoty i turkusowy. Turkusowy tak troszeczkę chciałam, aby tak jakby od dołu tej pracy wychodził, czyli spod tych wszystkich tutaj elementów. Więc on jest tylko tak jakby pod spodem. Na wierzchu jest właśnie to złoto. I zobaczcie, jak fantastycznie te maski, które ostatnio pojawiły się w sklepiku Gosi, wychodzą tutaj, wiecie, jak to nałoży się pastę strukturalną, bądź jakąś taką masę lekką przez tą maskę i ją podgrzewamy, ta pasta strukturalna, ona też troszeczkę nam tak jakby puchnie i wtedy ten wzór jest jeszcze bardziej widoczny. Oczywiście zobaczycie to na filmiku. Cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć? Dołożyłam kilka elementów, takich, wiecie, guziki. Gdzieś tutaj były kilka, tu jest na przykład guziczek. Fajnie używać takie, które mają jak najwięcej struktur, żeby właśnie uwydatnić te wszystkie elementy. Tak jak zobaczycie, jak zamalowałam całą pracę na czarno, to ona była taka, wiecie, mało widoczna. Te wszystkie elementy się zalewały, ale w momencie, kiedy zaczęłam nakładać woski, to wszystko się tak jakby, wiecie, uwidoczniło i bardzo fajnie pokazało nam tą kompozycję, którą tutaj stworzyłam. Tak więc zachęcam Was teraz do zobaczenia produktów, z których korzystałam i tutorialu. Materiały, które użyję do wykorzystania mojego taga, to bazy tagowe z Craftuli. Tu są trzy, one mają wymiar jakieś 19 cm. I są fajne ze względu na to, że w opakowaniu to jest taki zestaw. Oczywiście każdą możecie sobie nabyć na sztuki pojedynczo. W zasadzie wychodzi troszeczkę korzystniej. I są trzy, czyli mamy taki, wiecie, tutaj wycięty fajnie, ozdobnie.
półokrągły i taki kanciaty, tak? Nie wyjmowałam tego. Dodatkowo mam takie z HDF-ki trybiki. Tu są 4 w opakowaniu. Myślę, że spokojnie mi starcza, nawet wykorzystam pewnie tylko ze 2. Takie małe, fajne kluczyki, też z HDF-u. Tekturkę CU1550. Kraftuli, to jest taka, widzicie, steampunkowa, takie serduszka. Oraz maskę. To jest maska jedna z najnowszych. Trybiki i zegary. Dodatkowo użyję czarnego gesso. Pasty modelującej z Pent Artu. Tu również mam z Pent Artu Heavy Body Gel i takie kulki 3D. To takie kamyczki są. Pasty woskowe. Wybrałam sobie 2 kolory. Taki złoty i taki turkusowy. I tutaj mam troszeczkę takich elementów z gipsu. Niektóre są nawet, tak jak widzicie, połamane. Ale do takich prac bardzo fajnie można wykorzystywać. Mam klucz, który sobie przygotowałam. Troszkę takich guzików. Fajnie, jak wybierzemy sobie takie guziki, które mają jak najwięcej tej struktury, tak jak tutaj na przykład. No oczywiście, no nie zawsze takie mamy akurat. No ten jest na przykład bardzo płaski. Tu mam jeszcze jakąś taką zawieszkę. Różne rzeczy możemy naprawdę użyć. Też mam jakieś tak kilka elementów z jakiejś tam pianki, wiecie, jakieś takie stare, gdzieś mi się tam jeszcze z czasów, jak robiłam to taką pastą pianką lekką. Teraz już ich nie używam, ale częściej robię jakieś akrylowe z, przepraszam, nie z akrylu, tylko z słowo mi uciekło. No dobra. Nieważne. Tutaj mam jakiś gipsowy, widzicie, on też jest połamany, ale w zależności jak go użyjemy, może nawet nie być widać tych defektów. I to byłoby wszystko. W takim razie zapraszam Was do oglądania, jak tworzyłam mój tak.